Orędzie 254, 8 grudnia 1982 roku, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mój plan. Jestem waszą niepokalaną matką. Pozwólcie mi się prowadzić, najmilsi synowie, by doskonale zrealizował się mój matczyny plan. To plan nieprzyjaźni. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo i jej. Tak powiedział Pan o mnie, zwracając się do węża, kiedy przez niego grzech wszedł w historię rodzaju ludzkiego u jej początku. To nieprzyjaźń między mną a szatanem, między niewiastą i wężem, między moją armią i jego. Między dobrem i złem, między łaską i grzechem. Idąc moją drogą, nie można akceptować kompromisów ze złem, ponieważ droga ta jest zbudowana na nieprzyjaźni między tymi dwoma przeciwstawnymi rzeczywistościami. Mój Syn Jezus staje się znakiem sprzeciwu. Jest wam dany przez Ojca dla zbawienia i na upadek wielu. Przeżywacie dzisiaj mroczne czasy, ponieważ na wszelkie sposoby usiłuje się doprowadzić do kompromisu między tym, co boskie i co szatańskie, między dobrem i złem, między duchem Jezusa i duchem świata. Wielu ludziom grozi niebezpieczeństwo, że padną ofiarą ogólnego zamętu. Nawet w moim kościele chciałby się panoszyć fałszywy duch, który nie jest duchem Jezusa, Syna Bożego. Jak niewidzialna, trująca chmura, szerzy się duch pomieszania tego, co boskie, z tym, co należy do świata, przez co Słowo Boże zostaje pozbawione mocy, a głoszenie Ewangelii swojej siły. To jest plan walki. Wspomagani przeze mnie, idąc drogą wyznaczoną przez Jezusa, macie walczyć z szatanem, grzechem, błędem i niewiernością. Dzięki Bożemu przywilejowi zostałam zachowana od wszelkiego grzechu, nawet pierworodnego, gdyż Przenajświętsza Trójca przewidziała mnie na wodza w straszliwej walce obejmującej niebo i ziemię, duchy niebieskie i ziemskie. Jest to walka wielka i nieustanna, często niewidoczna. Obecnie zaś stała się ona powszechna. W Apokalipsie zostałam zapowiedziana jako niewiasta obleczona w słońce, która prowadzi walkę z czerwonym smokiem i z wszystkimi jego zwolennikami. Jeżeli chcecie wesprzeć mój plan, musicie walczyć, moi mali, synowie matki wodza. Walczcie z grzechem, z kompromisem, przy pomocy broni modlitwy i cierpienia. Każdego dnia wraz ze mną prowadźcie tę bitwę w ukryciu i ufności, w pokornym spełnianiu waszych codziennych obowiązków, w doskonałym naśladowaniu Jezusa, w ubóstwie i pogardzie świata oraz samych siebie. To plan zwycięstwa. Po obecnym triumfie zła, któremu udało się zapanować nad światem, w końcu zwycięstwo należeć będzie jedynie do mojego Syna Jezusa. To On jest jedynym zwycięzcą. Zakończeniem wielkiej, przeżywanej obecnie walki będzie Jego chwalebne królestwo pokoju i dobroci, sprawiedliwości i świętości, które zapanuje na świecie i zajaśnieje w sercach wszystkich. Tak więc realizacja planu nieprzyjaźni, walki i zwycięstwa zakończy się triumfem mojego niepokalanego serca.